Obudź się. Prawie przegapiłeś lądowanie. Mars już na ciebie czeka, więc pozwól, że wszystko szybko ci wyjaśnię. Chyba słyszałeś już o sygnale. Jego źródłem jest pierwszy znaleziony artefakt kosmitów. A może być ich więcej? Twoje zadanie polega na skanowaniu jego sygnałów w wyznaczonych obszarach. Strefy badawcze będą się pojawiać jedna po drugiej i wkrótce znikną. Klient sowicie zapłaci za jakiekolwiek dane. Im więcej dronów w strefie, tym mniejsze będą twoje zyski. Każdy działa na własny rachunek. Otrzymasz też punkty za wyeliminowanie konkurencji. Pamiętaj jednak, że twoim głównym celem jest skanowanie obiektu. Nie martw się, nie będziesz musiał błąkać się po Marsie na piechotę. Pewnie musielibyśmy cię tu zostawić. Wtedy zacząłbyś hodować ziemniaki. Nie, będziesz sterować tym ustrojstwem z orbity. Nowy Mars Rover to najlepszy zdalnie sterowany pojazd na rynku. Jego sfera taranowania ochroni go przed kosmicznymi odłamkami oraz przed konkurencją przez kilka sekund. Impuls pomoże ci utorować sobie drogę. Dzięki niemu możesz na przykład zepchnąć przeciwnika do dołu z kwasem. Doładowanie pozwoli szybko uciec przed niebezpieczeństwem albo dopaść przeciwnika. Użyj tarczy masy, aby upewnić się, że nie będziesz niczyim popychadłem. Dzięki niej pozostaniesz na czerwonej planecie. W reklamie o tym nie powiedzą, ale w pobliżu artefaktu możesz trafić na ciekawe anomalie. Pole siłowe przypomina twoją tarczę, tylko jest lepsze. Pozwala jechać pełną parą do przodu, rozbijając konkurencję niczym kręgle. Strzał turbosalwą sprawia, że twoje działo odpala salwę. Może się przydać, gdy chcesz uporać się z kilkoma dronami naraz. I mój osobisty faworyt. Supernowa, czyli własna przenośna czarna dziura. Wciąga ona wszystkie pojazdy na sporym obszarze i wyrzuca je gdzieś indziej. Dzięki niej można w fajny sposób rozwiązać kilka problemów naraz. Baw się dobrze, ale nie zapominaj o wypłacie. Czytałeś o misjach w twoim kontrakcie? Każdego dnia otrzymasz 3 nowe. Dzięki nim zdobyłem już mnóstwo kredytów. Misje pozwalają też wykonać postępy, które prowadzą do wspaniałych nagród. Masz 11 ziemskich cyklów na wykonanie swojej misji. Od 11 do 21 maja. Odkrywasz nowe światy? W takim razie odkryj World of Tanks na własną rękę. Teraz każdy ziemianin może wspierać wyprawę na czerwoną planetę, kupując marsjańskie zestawy tematyczne. Znajdziesz w nim całą konstelację przydatnych zasobów oraz oczywiście czołgi premium, takie jak rzadki TL-7, Chieftain Prototype, T-77, IS-3A, T-44-100 i inne pojazdy. Spróbuj szczęścia już dziś. Nie ma czasu, żeby gapić się za okno. Ruszaj do stacji dowodzenia i przeprowadź lądowanie łazika marsjańskiego. I jeszcze jedna rada, przyjacielu. Nie zderz się z moim dronem.